Niedługo minie miesiąc od twojego przejścia do Krakowi. Czy zaklimatyzowałeś się już w drużynie? Tak, dzięki kolegom z drużyny, osobom związanym z klubem oraz trenerom zaklimatyzowałem się. Wszyscy traktują mnie bardzo dobrze i czuję się tutaj świetnie. Jak układają się twoje relacje z kolegami z drużyny? Z kim do tej pory masz najlepszy kontakt? Mam dobre relacje ze wszystkimi kolegami z drużyny. Staram się rozmawiać z nimi po angielsku. Część z moich kolegów mówi po hiszpańsku. Chodzi tu o Deleu, Sreten, który był w Portugalii, oraz Buba. Ale prawda jest taka, że z każdym dogaduję się dobrze. A Kraków jako miasto, podoba ci się? Tak, podoba mi się. Póki co nie widziałam dużo, ponieważ nie mam zbyt wiele wolnego czasu. Spacerowałem po centrum Krakowa i jest bardzo ładne. Zwiedzałeś już zamek na Wawelu? Tak, akurat zamek na Wawelu zwiedzałem. Na co poświęcasz swój wolny czas? Przez mecze oraz treningi nie mam zbyt wiele wolnego czasu, ale kiedy znajdę wolną chwilę, to staram się spacerować z narzeczoną po mieście. Na razie naszym głównym celem jest poznanie Krakowa. Niedługo także zapisujemy się na lekcję języka polskiego. A co sądzisz o naszym jedzeniu? Smakuje ci czy nie? Pytam, ponieważ Hiszpanie wolą inne potrawy, jak na przykład owoce morza. Tak, smakuje mi. Nie potrafię ci powiedzieć, jak nazywają się te potrawy, ponieważ zawsze jemy razem z drużyną. Bardzo smakują mi sałatki. Podoba mi się, że jecie tutaj dużo sałatek. Wiem, że masz dziewczynę, ale czy zgadza się ze stwierdzeniem, że Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie? Jeśli powiem, że tak, to moja dziewczyna mnie zabije. Uważam, że zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii są piękne kobiety. Jakie słowa znasz już po polsku? Dzień dobry, dziękuję. Proszę, poco. Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat derbów z Wisłą Kraków. Było świetne spotkanie ze względu na atmosferę, jaka przed nim panowała, na rywalizację, którą czuło się dużo wcześniej. Cieszę się, że mogłem w nim uczestniczyć. Pamiętasz Wielkanoc? Sam z narzeczoną, czy twoja rodzina z Hiszpanii cię odwiedzi? Jeszcze nie wiem. Być może moja mama mnie odwiedzi. Kiedy mogą oczekiwać kibice od Armicza? Daję z siebie wszystko, ale wiem, że mogę dać tej drużynie znacznie więcej. Czuję się już lepiej fizycznie i mam nadzieję, że z każdą minutą rozegraną na boisku będę grał lepiej i pomagał mojej drużynie.